No to wracamy do rodzimej mowy. Dostałem specjalne pozwolenie, żeby zdjąć tą pętlę z szyi. Nie wiem czy wiecie, ale to też pochodzi z pogaństwa. No Taka to kultura jest, że nosimy tego typu rzeczy, i, ale, ale nie jest to chrześcijańskie. Jest to po prostu pogaństwa, jak rozmaite przyczyny, dlaczego to się wydarzyło. Wspaniały obiad. Muszę powiedzieć, że wasz Józef tutaj to ma niesamowity dar. To jest, to jest człowiek. Jego chyba nawet tu nie ma teraz, ale to jest człowiek. Ja go pamiętam jeszcze z dawnych lat, kiedy przyjechałem do Australii. To taki sam był. Ale naprawdę wspaniała gościna, wspaniałe pożywienie, wspaniała muzyka. Chociaż to chyba nie były Polki, prawda? No, rozumiem. <śpiewały> Ale śpiewały całkiem fajnie. Całkiem fajnie. No dobrze, no jest fajnie dzisiaj. Mam nadzieję, że nie pośniecie teraz. Chyba najgłówniejsze przemówienie to było właśnie to w czasie kazania na temat łaski Bożej, w jaki sposób działa w Piśmie Świętym. Teraz popatrzymy trochę na historię adwentyzmu, skąd, jak to się działo i w sumie najważniejsze znowu będzie to, co moje ostatnie przemówienie, ostatnie, to co będzie piąta prezentacja, bo zbierzemy to wszystko, jak to się mówi, do kupy po i po prostu połączymy to wszystko. No, ale teraz chciałbym zrobić jakąś. porozmawiać troszkę o adwentystycznej wędrówce, jak to jest. To będzie troszkę historii tutaj. Mniej Biblii. Do Biblii wrócimy i do Ellen White wrócimy w, w następnej prezentacji. Więc pamiętacie, że pierwsza prezentacja, biblijne znaczenie e, zbawienia, to, to było po prostu, że my nie mamy nic do zaoferowania Bogu. Jest to w Piśmie Świętym. Pan Bóg jest jedynym zbawicielem. I zbawia nas przez Chrystusa, przez to, co Chrystus uczynił na krzyżu, że nasze posłuszeństwo nie produkuje zbawienia. To była główna sprawa. Ale potem stało się tak, że grecka filozofia weszła i powiedziała: Nie, 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 my jesteśmy całkiem OK, całkiem w porządku, my sobie damy radę i możemy się zbawić sami. I właśnie to weszło do chrześcijaństwa i się stworzyło taki konglomerat, gdzie macie pół ludzi, tak pół na pół łaska i uczynki, razem idziemy w jednym kierunku. Nawet ostatnio widziałam taką łódkę na zdjęciu, że jedna jest uczynki, druga jest e, łaska, idziemy razem z tą łódką, idziemy do przodu do Królestwa Niebieskiego. To jest teologia katolicka. To już z góry Wam powiem od razu. Znaczy to już wiecie, bo to powiedziałam. Widzieliście jak to się dzieje w katolicyzmie, że Pan Bóg daje łaskę, ale z drugiej strony my musimy zapracować na zbawieniu. Im więcej pracujemy, im więcej tych uczynków mamy, tym mamy większą szansę dojścia do nieba. Ale to nie trzeba się martwić, bo w katolickim kościele jest wiele siatek bezpieczeństwa. Takimi siatkami są modlitwy do świętych, którzy nadgonili, więcej mają tych uczynków nadrobionych, niż potrzebują do nieba. To autentyczna nauka katolicka. Jest w katechizmie, jest pewna linia. Jak zbierasz te uczynki, zbierasz te uczynki, zbierasz, w końcu Pan Bóg mówi, masz wystarczająco. Pięknie. No ale ci ludzie dalej żyją. Prawda? I dalej... Dalej pracują dobrze, dobro. Co Pan Bóg ma zrobić z tymi uczynkami? Jest w niebie według Teologii Katolickiej skarbnica uczynków. I gdy człowiek się pomodli, no zresztą pamiętacie chyba to z Polski jeszcze, człowiek się pomodli do świętego, to Pan Bóg te uczynki świętego daje temu człowiekowi. Także to jest tak, takie, takie właśnie ciekawe rzeczy, zbawienie z wiary i zbawienie z uczynków w tym samym czasie. No i co się zrobiło? Tego bardzo dużo problemów w kościele. Straszne problemy, jeżeli chodzi o finanse, zbieranie finansów i tak dalej na rozmaite inwestycje kościelne, sprzedając zbawienie. No i po prostu było bardzo dużo problemów i dlatego była reformacja. Reformacja wróciła do tej biblijnej nauki. Ja nie chcę powiedzieć, że reformatorzy byli święci. Tam były problemy też e, w reformacji. Luter nie wszystko do końca zrozumiał, i tak samo Kalwin i nie, nie wszystko tak całkiem do końca zrozumieli, ale prawdziwa taka podstawa tego, co próbowali powiedzieć, to była prawdziwa e, prawdzi powrót do Pisma Świętego. Tam były rozmaite rzeczy, ale to jest inna historia. Kto taki? No ja nie wiem, czy on był taki święty. Luter miał swoje problemy i to poważne. Był na przykład wielkim antysemitą. I to były, były problemy z Lutrem, ale też, jeżeli chodzi o zrozumienie zbawienia, też nie całkiem, ale powrócili do Pisma Świętego. Wszystko ok, Witek? Nie? Wszystko okay? Tak, Witek, idzie do przodu, to ja wiem, że coś nie tak. Ja Witka znam już... Witek, ile to my się znamy? 60 lat prawie. Ja Witka pamiętam, jak mieszkaliśmy w Lublinie, a to było na początku lat 60 także... Nie, no ja, ja się urodziłem w 64. No. Także... No. Lublin, dokładnie. Z Lublina pamiętam tego łobuza z ulicy. I, i tego starszego też pamiętam. Albo był niż Witek. Czy tak dalej jest? Dalej jest? No, pamiętam wujka Wawroszaka, który mi stołeczek zrobił taki bardzo fajny. To było jak miałem lat dwa. To jest. No ale pamiętam Witka dobrze, musiał coś zaskrobać, no ale nic. <laughs> Więc potrzeba było tej reformacji w końcu. I, i, i no po prostu dzisiaj przejrzymy teraz, popatrzymy na to, co się stało w adwentyzmie. Jak to poszło w tym adwentyzmie, bo my tak też nie całkiem poszliśmy we właściwym kierunku na początku naszego istnienia. No, no dobrze, pomódmy się i zaczynamy. E Łaskawy Panie Boże, który mieszkasz w niebie. Przychodzimy jeszcze raz do Ciebie i prosimy, abyś był z nami, pozwolił nam być, abyśmy byli obudzeni, nie zaspani po wspaniałym obiedzie. Prosimy, abyś błogosławił nas, gdy będziemy po rozmawiać o historii adwentyzmu, jak to się stało, że, jakie są te połączenia uczynków z wiarą. No. I pomóż Panie, aby to było przygotowanie na ostatnią prezentację, kiedy po prostu połączymy wszystko razem. Dziękujemy, że byłeś z nami do tej pory, jesteś dalej z nami i prosimy o Twoje, Twojego Ducha Świętego w szczególny sposób na następne dwa wykłady w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Mam pytanie dla Was, jak zwykle pytanie, ale może nie, nie w grupach, ale tak się po prostu zapytam. Czy reformacja XVI wieku była sukcesem czy porażką? Podzielony zbór jest, widzę. Podzielony zbór. Dobra, odpowiem na to pytanie za chwilę. Nie, nie wieczorem, za chwilę. Otóż chciałem zacząć od tego, że adwentyzm nie powstał w próżni. Adwentyzm nie powstał w próżni. Tak, czasem tak spotykam się, jak ludzie mówią, że tu był 1844, adwentyzm jakoś spadł z nieba, czytaliśmy Pismo Święte, znaliśmy co tam jest i jesteśmy nowe nauki, nikt tego nie uczył przedtem i itd., itd. To nie jest całkiem taka prawda. Adwentyzm można powiedzieć to jest zlepek rozmaitych wierzeń, które istniały w chrześcijaństwie już od dawna. Um, może nie 100%, bo takie rzeczy jak Duch Proroctwa, czy nasze zrozumienie czy Trójanielskiego Poselstwa, to, to może jest unikatowe rzeczy, ale regularnie wszystkie inne rzeczy, które my jako adwentyści uczymy, włącznie z Świątynią Niebieską, czy z Sabatem, czy z innymi, zbawienie przez łaskę i tak dalej, to wszystko było kiedyś uczone przez kogoś. I nasi pionierzy, którzy rozpoczynali Prace jako sabatarian, to się sabat, sabatyści, adwentyści, nie wiem jak to przetłumaczyć dobrze, oni studiowali pismo święte, to był Ellen White, James, By, James White i Joseph Bates. Oni studiowali pismo święte, ale oni skądś wyszli? Oni wyszli z, jak, z jakichś chrześcijańskich ugrupowań. No i wiecie, że Ellen White wyszła z jakiego kościoła? Ona była metodystką. Oczywiście, że była metodystką, i w najwyraźniejszy sposób, kiedy znacie metodyzm, kiedy wiecie, na czym polegał nie dzisiejszy metodyzm, bo to jest liberalna religia dzisiaj, ale metodyzm, który był metodyzmem um, Wesleya, tego oryginatora, tego, tego kto stworzył tę tą, tą denominację, to w Ellen White jest tego bardzo dużo. I my często nie, nie rozumiemy Ellen White. Jeżeli nie rozumiemy tego, czym był tamtejszy metodyzm, Jakub White był, e, pochodził z takiego grupowania, które nazywało się Christian Connection. Tak samo e, Bates, e, Joseph Bates, Joseph Bates, Józef Bates. Pochodzili z Christian Connection. And Christian Connection to też było pewnego rodzaju ugrupowanie, które postanowiło odrodzić. Wrócić do Biblii. To był, to, to był ruch, który powstał z drugiego odrodzenia duchowego w Ameryce, i oni postanowili wrócić całkowicie do Biblii, żeby tak dokładnie uczyć, jak Biblia uczy, no i przy okazji odrzucili naukę o Trójcy i parę innych rzeczy. Także to też wpadło do adwentyzmu w jakiś sposób przez tą grupę. Ale oni też wnieśli ze sobą pewne nauki, pewne uczenia, które gdzieś tam były. Ja mam właśnie taki, taki obrazek zrobiłem, że pionierzy naszego kościoła chodzą wokół tego teologicznego drzewa, tego drzewa z naukami biblijnymi, i zbierają te najlepsze owoce i kładą je do koszyka. I to po, w ten sposób powstaje Kościół Adwentystów, później już Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. I zebrali, zebrali parę robaczywych owoców, które, które potem trzeba było wyrzucić, będziemy o tym rozmawiać. Ale w końcu tak nazbierało się tego i mamy dzisiejszy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. To wszystko oczywiście było zrobione pod prowadzeniem Ducha Proroctwa i Ducha Świętego. To nie stało się tak bez o, tak po prostu tak o, ale to po prostu Bóg nas prowadził jako nasz Kościół. Geniusz adwentyzmu według tego, co ja się zdążyłem zorientować, jest to, że nasi pionierzy wybrali najlepsze nauki to jest moje uznanie. Najlepsze nauki, które gdzieś już były i złożyli to w sposób, który mamy dzisiaj, który znamy jako nasz Kościół Adwentystów Dnia siódmego. Ale najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że my, jako Adwentyści, jesteśmy dziećmi Reformacji, dziećmi XVI wiecznej Reformacji. To też jest historia, jak to się stało, w jaki sposób nasze korzenie sięgają reformacji, ale jesteśmy dziećmi reformacji i od tego nie możemy uczyć. Jesteśmy protestantami. Jeżeli jesteśmy protestantami, to uznajmy pewne nauki protestanckie na temat zbawienia. Może nie wszystko, dokładnie, ale uznajemy to jako nasz. Heritage, jakby to powiedzieć, jak powiedzieć heritage. Dziedzictwo nasze. Jesteśmy protestantami. I tu zachodzi pytanie, które już wam zadałem: Reformacja, czy to był sukces, czy to był upadek? Sukces czy felię jak to powiedzieć? Czy to się udało, czy się nie udało? I no to mieliśmy podzielenie w tym zboże, prawda? Tutaj dzisiaj. No W pewnym sensie był to sukces. Bo reformacja zwróciła oczy chrześcijaństwa znowu ku Biblii. Zwróciła się do Biblii ku Biblii. Było to rozbudzenie chrześcijaństwa, powrót do Biblii po tych katolickich latach. Dostęp do Biblii został zrobiony dla wielu ludzi. Biblia została przetłumaczona na języki, które były na języki europejskie. Do tej pory była tylko łacina i nikt z tego nic nie rozumiał, jak była używana Biblia. Potem Luther przetłumaczył na niemiecki i ludzie zaczęli czytać po niemiecku Biblię sami sobie. Zbawienie z łaski przez wiarę. Powstało kapłaństwo wszystkich wierzących. Uch, kapłaństwo wszystkich wierzących. Do dzisiaj to nie zostało zrealizowane, nawet w naszym kościele ta całkowicie, ale to bardzo piękna nauka. Ale również, kiedy tak popatrzymy szczerze i uczciwie, to reformacja, no, no, czy doprowadziła do reformacji Kościoła katolickiego? No nie. Głównym celem reformacji to, była odnowa Kościoła katolickiego i to się nie stało. Kościół, Kościół katolicki się wręcz zatwardził i, no i na, tym się, na tym się skończyło. Kościół nie poszedł w tym kierunku, żeby, żeby dopuścić naukę protestancką do swoich nauk. Tak się stało, że przez to, że, przez to, że Kościół katolicki nie zaakceptował nauk reformacyjnych, no to się porobiło strasznie dużo rozłamów. I nagle mamy, w dzisiejszym czasie mamy około 40 do 45 tysięcy protestanckich denominacji, protestanckich kościołów. No bo wszyscy wierzą, że otworzę Biblię, ja interpretuję Biblię tak, jak ja chcę i mogę sobie stworzyć te denominacje. Ktoś dzisiaj mi też pokazał, że 45 tysięcy jest w świecie denominacji protestanckich. Takie statystyki są. No więc kościół katolicki się nie zmienił, po reformacji mamy wojny, katolicy się zabijają z protestantami, tysiące, miliony ludzi giną. No i poselstwo łaski Bożej znowu zniknęło, znowu, znowu ta łaska jakoś utonęła. Reformacja to był dobry początek, ale musiał jakoś pójść dalej. Coś się musiało stać, żeby to dalej ten Kościół musiał być reformowany, poselstwo musiało być reformowane. No ale akurat dochodzimy do XVIII wieku i Kościołowi zostaje zadana rana. I to bardzo poważna rana. Czasem mówimy o tym w naszych studiach Biblii, proroczych studiach. W 1798 roku papież został zabrany przez Napoleona, uwięziony przez Napoleona i to była ta rana, ale właściwie rana, która została zadana chrześcijaństwu i protestantyzmowi i katolicyzmowi, było oświecenie. Ja zaraz wam powiem dlaczego będę mówił powiem troszkę o oświeceniu. Oświecenie było to czas, w którym ludzie światli w Europie i w Stanach Zjednoczonych popatrzyli na siebie i powiedzieli: "Popatrzcie na tych protestantów i na tych katolików, jak oni się biją". Popatrzcie, jakie to wyzyski z krajach katolickich, jak, jak, nawet protestanci nie są tacy świetni. Protestanci też pozabijali ludzi na stosach, popalili ludzi na stosach. To też jest nie, 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 nie. My musimy odejść od religii, musimy opuścić religię. Religia zbankrutowała. Religia już nie doprowadzi nic do, nam nic nie pomoże. Coś musi zastąpić religię. Co zastąpiło religię? Dla ludzi oświecenia, dla myślicieli oświecenia, tą religię zastąpił ludzki rozum. Ludzki rozum. Ludzki rozum, oni uczyli, że doprowadzi do, złotego, do złotej epoki. Do złotej epoki, że ja nie potrzebuję religii. Popatrzcie, co się dzieje w katolicyzmie, protestantyzmie. Ja nie potrzebuję religii, jak ja pomyślę sobie, kim ja jestem, że ja mam rozum. I jak będę używał ten swój rozum to wtedy doprowadzimy do złotego wieku i wszystko będzie dobrze i wszystkie zło w świecie zniknie i tak dalej więc oświecenie wprowadziło znowu grecką filozofię z powrotem do Europy popatrzcie optymistyczny pogląd na naturę człowieka Otóż oświecenie powiedziało, no protestanci mówią, że my jesteśmy do kitu, nie nadajemy się do niczego, katolicy mówią, że możemy zarobić na zbawienie, Pff, zapomnijmy o tym. My sobie damy radę bez religii. My sobie po prostu damy radę, rozum nam to wszystko załatwi i dlatego e, oświecenie czasami się nazywa Age of Reason. Okay? Rozum nam to wszystko załatwi. No więc... E, co to, się, co to się stało? Okay? Biblia, według ludzi, którzy wierzyli w te rzeczy, jest po prostu... Um, aha, to jest, to jest suma tego, co ja mówiłem. Więc na początku Biblia mówi, natura ludzka jest zepsuta, potem chrześcijaństwo apostolskie natura ludzka jest dobra i filozofia grecka to wprowadziła. Potem Kościół katolicki, natura ludzka jest osłabiona. Znowu wpływ filozofii greckiej. Reformacja wraca do Biblii, że nasza natura jest całkowicie, całkowicie zepsuta i mamy enlightenment. Natura ludzka jest doskonale ukształtowana, natura ludzka nie ma nic z nami złego. Mamy świetny, świetny tutaj instrument i możemy zaradzić wszelkiemu złu. I takie słowo pamiętacie z łaciny: cogito ergo sum. Myślę więc, jestem. Myślę, więc jestem. To był René Descartes, który to powiedział. I to właśnie miało być zastępstwo chrześcijaństwa, które kompletnie zbankrutowało, które, które po prostu nie ma co akceptować, i my sobie po prostu będziemy żyli bez, e, bez chrześcijaństwa. I w sumie oświecenie e, mamy sytuację tylko łaska, sola gracja, protestancka została zastąpiona, tylko rozum. Tylko. Rozum. No, jak, jak to się w końcu rozwiązało? Jak, jak, jak chrześcijanie odpowiedzieli na to, zaraz wam powiem, dlaczego ja o tym wszystkim mówię, jak chrześcijanie odpowiedzieli na to? No, to pierwszy był rodzaj wiary, która nazywa się deizm. To byli jeszcze chrześcijanie, którzy, chrześcijanie, to byli ludzie, którzy zaakceptowali oświecenie, ale oni uważali, Bóg sobie gdzieś odszedł i Bóg tam sobie gdzieś żyje, stworzył świat, Dał prawa pewne, ale gdzieś teraz mieszka, daleko i nie zajmuje się nami, dlatego jest, mamy takie problemy w, w tym. No i Mile, William Miller, który, który do, wierzył, że Pan Jezus przyjdzie w 1844 roku, zanim stał się baptystycznym mówcą, był deistą. Liberalna teologia powstała. Liberalna teologia próbowała połączyć Biblię. Biblijne nauki z rozumem i tak, no tak, no co to, co to jest? Jeżeli um, no Pan Bóg nie mógł. Pan Jezus nie mógł chodzić po wodzie, no to jest przeciwko rozumowi, prawda? To, to jest niemożliwe, żeby Pan był Pan Jezus chodził po wodzie, no więc to jest jakaś przypowieść. To się nie wydarzyło naprawdę, tak teologia liberalna mówi. E, czy ktoś kiedykolwiek słyszał, żeby dziecko się urodziło bez mężczyzny? No, no, no nie ma czegoś takiego. No, więc Pan Jezus jest po prostu z mądrym człowiekiem, jest mądrym filozofem, który nauczył dobre rzeczy, powiedział nam dobre zasady życia. Jak będziemy słuchać Pana Jezusa, który był człowiekiem, no to będziemy dobrze żyli. Zauważycie, że... Powrót do greckiej filozofii, jakbyście byli na spotkaniu dzisiaj rano, to jest właśnie teologia liberalna w wielkim stopniu zaafektowana przez liberalną teologię. No i oczywiście fundamentalizm chrześcijański, o którym no, dużo nie chcę powiedzieć, ale to jest z zwrot w kierunku skrajnego e, konserwatyzmu. Dlaczego ja o tym mówię? Okay? Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że oświecenie albo wiek, epoka rozumu. The Age of Risen, była to epoka optymizmu. Była to epoka optymizmu, i akurat w tej epoce optymizmu narodził się Adwentyzm. Więc jeżeli generalnie w społeczeństwie mamy optymizm, jeżeli chodzi o rozwiązanie wszelkich problemów, wszelkich smutków ludzkich, że religia nas zawiodła, ale to jest taka generalna wiara. W świecie, no więc to zaafektowało, takie jest moje zdanie, w dużym stopniu naszych wczesnych pionierów. Oni żyli w, tym, w, tym, w tej epoce optymizmu, jeżeli chodzi o ludzką naturę. No i w tym właśnie kontekście głosili przyjście pańskie w 1844 roku. Pan Jezus przyjdzie, musimy się wszyscy nawrócić, żeby przygotować się na przyjście pańskie, i tak dalej. Także, także mamy właśnie tą sytuację, jeżeli chodzi o powstanie adwentyzmu. Więc to zatrzymajcie teraz sobie w głowach i zaraz do tego, ja do tego zaraz wrócę. Ale chciałbym poruszyć trzy okresy w historii adwentyzmu. To ja podzieliłem adwentyzm na te trzy okresy, gdy uczyłem. i w, Wczesny Adwentyzm, który gdzieś tak mniej więcej od 1840 do lat 80., potem historyczny Adwentyzm z lat 80 do 1950 roku i współczesny Adwentyzm 1950 do dzisiaj. No właśnie, chciałbym. Po, powiedzieć, jakie są główne charakterystyki tych trzech okresów. Dobrze, to my Teraz akurat chodzimy troszeczkę przez historię. Wrócimy do, do biblijnych nauk o łasce w następnej prezentacji. Więc wczesny adwentyzm. Dobrze, co się wydarzyło we wczesnym adwentyzmie? Więc adwentyści, jak nasi wcześniej adwentyści, pionierzy adwentystyczni, adven, próbowali jakoś zrozumieć, kim są adwentyści, w jaki sposób my się odróżniamy od katolicyzmu, bo protestantyzm jest zawsze odróżnieniem od katolicyzmu i w jaki sposób odróżniamy się od innych kościołów protestanckich, kim my jesteśmy. No i zaczęliśmy uczyć o te, te, te nauki adwentowe, które były inne niż te nauki, które uczyli i uczyły inne denominacje, więc tradycyjne doktryny chrześcijańskie zostały uznane za oczywiste. Czyli nauka o łasce, E, nauka o wierze, zbawienie z wiary przez łaskę, i tak dalej, usprawiedliwienie z wiary przez łaskę to było wszystko uznane, no to my to wszystko wiemy. My się będziemy koncentrować na sabacie, nieśmierności duszy, na świątyni niebieskiej, i tak dalej, a tamte inne rzeczy no, no to możemy odstawić, bo i tak to my wszystko wiemy na ten temat, I, i nie musimy się tym zajmować. Ale, jako że oni się tym nie zajmowali, zrobiło się coś takiego, że. Wczesny Adwentyst miał optymistyczne spojrzenie na naturę ludzką. To znaczy, że oni dali, oni dali fokus, taki, taki jak powiedzieć, fokus po e, ześrodkowanie, można Wujku, e, na przykazania, na przykazania zwłaszcza czwarte przykazanie. I uczyli, że posłuszeństwo do przy, przykazań jest możliwe i konieczne. Jeżeli chodzi o zbawienie, my musimy pokazać światu, że my zachowujemy przekazania. Tak jak jest napisane w rozdziale 14 Objawienia, że tu, jest, tu są święci, którzy zachowują przekazania i wiarę Jezusa. My to pokażemy światu. Okay? Więc przez pierwsze 40 lat e, naszego, naszego istnienia, przykazania były centrum naszej uwagi. My potrafimy, my możemy. Pokażemy światu, że my przykazania zachowywać będziemy, umiemy i będziemy prowadzić, będziemy prowadzić takie życie, jak Bóg chce. A w czasie sądu oczywiście będzie nam Bóg sprawdzi, jak tutaj potrafimy, więc musimy być posłuszni. W czasie sądu Bóg sprawdzi, jak się zachowujemy i tak dalej, i tak dalej, I zobaczymy, jaki będzie z tego wynik. Ale były pewnego. Gdzieś się zgubiłem teraz. Okay. A jeżeli chodzi o naturę Chrystusa. Dobra? Od kim był Chrystus? To jest właśnie, chciałam jeszcze powiedzieć na ten temat. Więc przykazania były tak wywyższone, że to, co zrobił Chrystus było zmniejszone w jakiś sposób. Tak jak już wam powiedziałam na początku, że wcześniej Adwentyści nie akceptowali w pełni tego, tej nauki o trójcy jest lepsze słowo niż trójca, ja nie lubię słowa trójcy koniecznie, po angielsku jest godhead, lepsze słowo, które Ellen White używała, ale wcześniej adwentyści przez pierwsze 40 lat mniej więcej nie uznawali Jezusa jako równego Bogu, że był, był Jezus był Bogiem, okay? on, był, on był, w jakiś sposób miał naturę boską, ale nie był równy Bogu, więc no, no to po co mamy tak się strasznie zastanawiać co On dla nas zrobił? My będziemy zastanawiać się nad przykazaniami, jak je zachowywać i, i dlaczego one są takie ważne, i tak dalej. I więc zrobiło się takie coś, że przykazania były wszystkim, przykazania były najważniejsze, a to, co, kim był Jezus, nie, nie tylko był podrzędnym Bogiem, ale on po prostu to, co, to, co uczynił na krzyżu dla nas, to, to, to myśmy dużo o tym nie rozmawiali jako, jako adwentyści. Do. Do, do, naszej, do naszego nawrócenia, tak, Pan Bóg nam przebacza, przez krew Jezusa, po nawróceniu zachowujemy przykazania i na podstawie przykazań dostajemy się do nieba. No więc, jak to się ukazało, ciekawie, to w roku 1873 Jakub White postanowił wydrukować, o, zamówił kogoś litograf. To jest takie coś to nie jest zdjęcie. Litograf to jest coś takie To jest rysunek, który jest zrobiony w jakiś specjalny sposób, który ja dokładnie nie wiem, ale się to nazywa litograf. I ten litograf albo obrazek miał przedstawić zbawienie dla ludzi. To miało być używane jako ewangelizacyjny, na ew narzędzie ewangelizacyjne, żeby przedstawić to, dawać to ludziom, żeby sobie powiesili, patrzyli na rozmaite części tego obrazku i zrozumieli zbawienie. Dobrze? To ja wam teraz pokażę. Pierwszy litograf, który został wyprodukowany przez e, adwentystów dnia siódmego w roku 1873. Dobrze. I on zaraz przyjdzie. Popatrzcie na ten obrazek. To zatytułowany był Droga życia. No to co tu widzicie na tym obrazku? Powiedzcie mi, co tu jest? Co to jest główną rzeczą, którą na tym obrazku widać? Drzewa drzewo widać. Co to jest za drzewo? Drzewo to jest drzewo wiadomości dobrego i złego. Okay, co na tym drzewie wisi? Wiszą przykazania na tym drzewie. Okay? No więc, jak ktoś otworzył sobie ten obrazek, jak został wydany komuś, chcecie wiedzieć, co, co adwentyści uczą, kim są adwentyści? Proszę bardzo, obrazek, bum, piękny obrazek. Okay? No i ludzie myśleli: aha, przykazania są najważniejsze. Na w środku jest jakieś oko. Okej, okay, to, to jest oś, znak oświecenia. Oczywiście, I, i oko to jest oko prowidencji, oko opatrzności boskiej. No, i, no ale z, trafiło się tutaj trochę oświecenia tego, do, 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 tego, do tego obrazka. No i oni to używali jako, obra, jako obraz, żeby pomóc ludziom. No ktoś tam jakiś krytykę powiedział: No, słuchajcie, ten, to oko tam nie pasuje bo to jest symbol jakiś tam, no, no wiecie, powiedzmy go jakoś tak tego, no i James White zdecydował, że wyprodukuje następny obrazek, który został w Adventist Review, Sabbath Herald and Adventist Review wyprodukowany, a potem rozdawany ludziom i to był w 1876 roku. No i co tu się stało? Zniknęło oko. <noise> Zniknęło oko, no ale jak tak patrzycie na ten obraz drugi już, no to co jest to najważniejsze na tym obrazie? Znowu drzewo. A co to drzewo symbolizuje? To drzewo symbolizuje posłuszeństwo, prawda? Posłuszeństwo dziesięciu przykazaniom. Okay? To była najważniejsza rzecz, jaką uczyli Adwentyści w tym czasie, jaką nasz Kościół uczył o posłuszeństwie Bożym przykazaniom. A gdzie jest krzyż? Okej, okay, tam, tam jeszcze mniejszy jest. Gdzieś tam, gdzieś tam z boku. no. No to jest, no coś tam Pan Jezus kiedyś zrobił dla nas, było to fajne, co On zrobił, no ale teraz my jesteśmy posłuszni przykazaniom. Teraz Wam pokażę następny, następne obrazy za chwilę, ale rezultat tego wszystkiego było, że nasz Kościół stał się niesamowicie legalistyczny. Niesamowicie legalistyczny. Ellen White później napisała, gdy pisało o tym e, okresie czasu, jako lud nauczaliśmy prawa, aż wyschnęliśmy jak wzgórza Gilboa, na których nie ma ani rosy, ani deszczu. Przez 40 lat my, jako adwentyści, prawo, 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 przykazania, przykazania, przykazania. Czy, no jeszcze niektórzy tak, tak, tak podchodzą do tego. Kiedy pracowałem na Tasmanii, e, z, e, Zachęcano nas jako pastorów, abyśmy się dołączali do takiego czegoś jak Ministers Fraternal. To jest pastorzy z rozmaitych grup kościelnych zbierają się razem. I, I my, nasze kierownictwo zjednoczenia powiedziało, też powinniście się tak jako pastorzy za, zaangażować w to. No ja się zaangażowałam w takie coś. No, mój poprzednik to był jeden ze starszych zboru, który na takie spotkania przychodził i on im tłuk, tłuk te przykazania, za każdym razem, co się z nimi spotkał, wy jesteście wszyscy niebiblijni, nie zachowujecie przykazań. No i oni go tak to traktowali go tak, tak, mm, tak z przymrużeniem oka trochę, któregoś razu, to było może jakiś czas przed moim przyjazdem na Tasmanie, on w, zrobił przykazania Boże, w, w, dał highlight, to znaczy się na, kolor dał specjalnie na przykazanie czwarte, zla, zalaminował, zalaminował to, zrobił takie to twarde. Przyszedł na spotkanie, miał ich 12 czy 13 tego, rozdał wszystkim pastorom z innych kościołów. Jak myślicie takie coś, taki ewangelizyczny styl, co by zrobił? No, no to wiesz, oni go wyrzucili stamtąd. Więc kiedy ja, kiedy ja się pojawiłem, poszedłem, to wszyscy byli tak adwentyści. Boom. Prawo, prawo. Adwentyści uczą, żeby chcecie pójść do nieba, to musicie zachowywać przykazań. I tak to, musiała, to dużo mi czasu zajęło, żeby im pokazać, że inny obraz adwentyzmu. Okay? Ale właśnie tak to jest, tak to było przez pierwsze 40 lat. Jako lud nauczaliśmy prawa, aż wysnęliśmy jak wzgórza Gilboa, na których nie ma ani Rosy, ani deszczu. Reformacja była potrzebna adwentyzmowi. Nam była potrzebna reformacja. I ta reformacja przyszła w następnym okresie, w następnym okresie historii adwentyzmu. I w tym okresie mamy dwie eksploracje. Tutaj Roman przetłumaczył odkrywanie na dwa sposoby. No, studiowanie dwóch nurtów, można by powiedzieć, w jaki sposób, czym się my zajmowaliśmy. Pierwszy nurt to była sprawiedliwość Chrystusa. Adwentyści odkryli sprawiedliwość Chrystusa, a drugi to była natura Chrystusa ludzka i boska. Więc pierw powiem na temat tego pierwszego punktu. No więc. Ci po lewej to jest E.J. Wagoner, A.T. Jones, a po prawej DJ Butler. Kto to był DJ Butler? DJ Butler był przewodniczącym kościoła adwentystów w Generalnej Konferencji w tamtych czasach, w latach 80. I on był taki naprawdę zdrowo zatwardziały legalista. Na brzegu zachodnim Stanów Zjednoczonych była prasa. Prasa to znaczy, to, jak to się mówi, tam gdzie? Słucham. Wydawnictwo, wydawnictwo, dziękuję bardzo. Wydawnictwo znaków czasu, gdzie pracowali Wagone i Jones. Wagon i Jones byli, mieli naprawdę świetni, e, bardzo mądrzy ludzie w tym czasie i oni zaczęli zobaczyli, że my jako adwentyści stajemy się naprawdę legalistyczni, coś z tym trzeba zrobić. I oni zaczęli głosić, że sprawiedliwość Chrystusa jest najważniejsza. Ja to jest coś bardzo ważnego, że my nie mamy własnej sprawiedliwości. Bo do tej pory Adwentyści uczyli, my jako Adwentyści uczyliśmy, że my mamy własną sprawiedliwość. Okay? My mamy własną sprawiedliwość, którą dostajemy od Boga po chście i my możemy zachowywać te przykazania, ponieważ mamy własną sprawiedliwość. Łagodne, and Jones powiedzieli nie. My nie mamy żadnej sprawiedliwości własnej. Sprawiedliwość jest tylko Chrystusa, no i wybuchła wojna. Wybuchła straszna wojna wśród Adwentystów w latach 80. była to naprawdę burzliwa wojna. Butler zdenerwował się, napisał książkę, która była potytułowana Nasza Sprawiedliwość. My mamy sprawiedliwość, my mamy sprawiedliwość, my możemy te przykazania zachowywać i na podstawie tych przykazań pójdziemy do nieba. Natomiast Waggon and Jones powiedzieli, nie, 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 to jest sprawiedliwość Chrystusa nas zakrywa, my nie mamy żadnej sprawiedliwości. Jest sprawiedliwość Chrystusa. No i wybuchła wojna, jak znacie troszeczkę historię adwentyzmu, to, to wiecie, że w 1888 roku mieliśmy generalną konferencję w Minneapolis, gdzie wszyscy dyskutowali na te tematy właśnie. Ale co ciekawego, co ciekawego, to było to, że Ellen White zgodziła się z Waggoner i Jones. Ona nie wszystkim się zgodziła z nimi. To jest pomyłka niektórych ludzi, którzy dzisiaj nauczają, że Ellen May się ze wszystkim zgodziła, co oni nauczali. To nie jest prawda, ale przy, przyjęła tę naukę o sprawiedliwości Chrystusa, którą nam jest dana. To jest właśnie dane, jesteśmy, jesteśmy, jest to dane nam, a nie to, żeby coś jakąś sprawiedliwość mamy. Rozumiecie, jak byliście na tym przemówieniu o katolicyzmie, dokładnie uczył to katolicyzm, że my mamy wewnętrzną sprawiedliwość, według niej możemy zachowywać, Bóg musi nam dać nagrodę za nasze zachowywanie się, zachowywanie przykazań. No więc tutaj mamy sytuację taką, że, że Ellen White była zainteresowana tym i, za, i zrozumiała w tym momencie jeszcze bardziej i na czym to polega? I sprzyjaźniła się z tymi dwoma po lewej i zaczęli jeździć po Stanach i uczyć na ten temat. Przez w tym czasie, już, to znaczy to było troszeczkę później, ale Ellen White zaczęła to rozumieć pod ich wpływem w pewnym sensie na początku lat 80. I kiedy ona to zrozumiała, w 81 roku umiera Jakub White, jej mąż, w 1881, i ona. Pomyślała sobie: Ja muszę przerobić ten obrazek. Ja muszę ten obrazek zmienić, bo ten obrazek nie przedstawia Ewangelii tak, jak my powinniśmy przedstawiać, tak jak jest w Biblii, i zamówiła zupełnie nowy obrazek. Chcecie go zobaczyć? Tutaj jest. O, za daleko pojechałem. Tutaj jest. Tutaj jest no i teraz powiedzcie mi co jest centrum? Krzyż jest centrum jeżeli Krzyż jest centrum to łaska Boża, zbawienie darmo z łaski jest tak samo w centrum nauki to jest, to jest 83, ok? no ale co się z tym drzewem stało? a ja, jak zobaczycie gdzie to drzewo jest? I mean, te, te dwa poprzednie obrazki to było drzewo na samym środku a, a tutaj gdzie to drzewo jest? Gdzie jest to drzewo? Tego drzewa nie ma. Ale w prawym, w lewym górnym rogu tam są pioruny. Tam jest jakaś góra. Widzicie tą górę tam? Okej. Okay. Co to jest za góra? Co to są za pioruny? Okej, okay. tutaj, tutaj jest góra. Widzicie? Tu jest góra. O. Tam można pokazać góra. Co to za góra? Góra Synaj. I tutaj zostały dane przykazania. Popatrzcie, jak się zmieniło wszystko. Nagle Chrystus jest w centrum, z powrotem. I nagle nasz Kościół odkrywa, że my nie mamy żadnej naszej sprawiedliwości. Nie ma czegoś takiego jak nasza sprawiedliwość, ale jest tylko sprawiedliwość Boża. No i to było bardzo wspaniałe development, wspaniały rozwój, to co się stało. Niestety, niestety, Wagon and Jones się strasznie bali, bali taniej łaski. Bardzo się bali tego konceptu taniej łaski, którego ja bardzo nie lubię. Używam go tylko, gdy, gdy mówię, ale, ale wolałbym nie używać. To jest cheap grace, to jest naprawdę okropny koncept. Oni się tego bardzo bali. I oni pomyśleli sobie, tak, okej, okay, no to co z tą sprawiedliwość? Ta sprawiedliwość Boża nas pokrywa do czasu nawrócenia. mi całkowicie, nie mamy żadnej sprawiedliwości. Pan Bóg nam daje swoją sprawiedliwość i daje nam moc po nawróceniu, abyśmy zachowali przekazania. I w tym momencie, no niestety, ale zdecydowali, że oni zaczęli uczyć, to się Ellen White z tymi z tym nie zgodziła na koniec, ale zaczęli uczyć taką rzecz. Jak wpakować przykazania z powrotem w adwentyzm, jeżeli jesteśmy zbawieni darmo z łaski, no to musimy coś robić, czy nie musimy coś robić? Jak załatwimy, jak włożymy te przekazania z powrotem do adwentyzmu? I wpadło im do głowy, i ja wiem o tym, że to zostało z innych źródeł, nie adventyckich źródeł, wprowadzone do adwentyzmu. Okay? Zaczęli dyskutować na temat natury Chrystusa, nie natury boskiej, ale na temat natury ludzkiej. Ja nie wiem, czy słyszeliście o tym, może słyszeliście, ale pastorzy na pewno słyszeli, na pewno wielu was słyszało o tym, że Wagon i wprowadzili tę naukę, że Jezus był dokładnie taki sam jak my. My się urodzimy grześni i on miał grzeszną naturę, i on był taki sam jak my, i on potrafił zachować przykazania doskonale, to i my, patrząc na Jego, patrząc na jego przykład, możemy też zachować przykazania doskonale. Czyli z legalizmu, który, który był zachowaniem przykazania jak najlepiej, tak to było powiedziane w katolicyzmie przed Lutrem. Ty rób, you do your best, God will do the rest. Jak to przetłumaczyć? Wy sobie, wy jako chrześcijanin, ty rób to co najlepsze, a Pan Bóg to, dopełni, Pan Bóg to zrobi, dopełni. Okay? I tak było przed tym, a oni powiedzieli: a nie. Teraz mamy wzór, wiemy, że Pan Jezus miał taką samą naturę jak my, dokładnie taką samą naturę, po, po, taką naturę jak miał Adam po upadku i, i w takim razie Pan Bóg doskonale zachował przykazania, to teraz wszyscy powinni doskonale zachować przykazania. I w tym momencie narodził się ten, ten cała historia perfekcjonizmu w adwentyzmie, kiedy zostało powiedziane ludziom, że teraz... I to, to była nauka, która dominowała adwentyzm przez pierwsze dziesięciolecia XX wieku, że abyśmy się dostali do nieba, Bóg potrzebuje ludzi, którzy doskonale będą zachowywać przekazania. I doskonale, bo mamy wzór. Wzór był Pan Jezus, On doskonale zachował przykazania, i w ten sposób my możemy też zachować przykazania. Co się stało wtedy? Przez to łaska Boża bardzo powa poważnie ucierpiała, bardzo poważnie ucierpiała w Adwentyzmie. Zamiast patrzeć na Jezusa i to, co On osiągnął dla nas, zaczęliśmy patrzeć na siebie. Zaczęliśmy patrzeć na siebie, na nasze osiągnięcia. Jak doskonali się robimy, jak coraz bardziej nam lepiej idzie, Zacz, i, i zwróciliśmy wzrok od Jezusa na nas. A kiedy to się stanie, to w tym to momencie tracimy wizję łaski Bożej. No i oczywiście, jeżeli zbawienie jest, idzie, i zbawienie jest rozumiane w sposób, że idziemy za kimś, naśladujemy kogoś i robimy tak, jak on, abyśmy byli zbawieni, no to to jest oczywiście nauka greckiej filozofii. No i niestety żeśmy wpadli w taką siatkę. No to, to było niestety smutne, co to się stało dla nas, ale na szczęście, na szczęście, albo Pan Bóg tak prowadził Kościół i tak nas pobłogosławił, że w tym samym czasie adwentyści zaczynali się zastanowić nad nauką, nad boską naturą Jezusa Chrystusa. To było bardzo ciekawe. Jak to się stało? No więc my jako adwentyści nie uczyliśmy, że Jezus jest równorzędny z Bogiem, do mniej więcej do 1880 roku. Ale potem zaczęliśmy uczyć tej sprawiedliwości, że to jest Jezusa sprawiedliwość, co nas przykrywa. No to dobrze, no to kim jest Jezus? Czy on jest naprawdę podrzędnym Bogiem, czy nie? Czy jest czy jest równorzędnym Bogiem, czy jest jakimś podrzędnym Bogiem i zaczynali się zastanawiać na ten temat. I co się okazuje? Ellen White wyjechała, albo została wysłana do Australii, można powiedzieć, przez bracik, bo się zrobiła niewygodna e, dla e, braci w Ameryce, bo za, bo za dużo głosiła o sprawiedliwości Chrystusowej, no to ją wysłali do Australii. A z jednej strony to było smutne, że ją wyrzucili do Australii, z drugiej strony to było wspaniałe. Bo w Australii Ellen White mogła się porządnie zastanowić nad tymi tematami, nad tematami boskości Chrystusa, nad tematami sprawiedliwości Jezusa, która jest nam dana, jak to wszystko działa z uczynkami. Ja wam to pokażę w następnym wykładzie, jak to wszystko działa, jak, jak to jest. I ona miała ten czas od tych kłopotów amerykańskich. W Ameryce zawsze problemy. No, A tutaj ona przyjechała do dzisiaj, do dzisiaj tak jest, prawda? Zawsze. Dlaczego my w Australii oglądamy amerykańską telewizję i słuchamy o Trumpie i innych rzeczach? o Bidenie ja nigdy z tego nie zrozumiem, no ale e, jest jak jest. Tak samo było. Ok, przyjechał do Australii, ma spokój, ale przyjechał z nią również człowiek, który nazywał się W.W. W. Prescott. To był bardzo dobry adwentystyczny skola, naukowiec biblijny, i on został poproszony, aby zrobić ewangelizację w Melbourne. Jesteśmy w Melbourne, wielką ewangelizację w Melbourne, w dzielnicy, która nazywa się Armadale. Jest taka dzielnica gdzieś? Armadale, ok. Więc um, Armadale to była dzielnica, która była anglikańska, no i jakoś trzeba było tych Anglikań, anglikańczyków <laughs> przyprowadzić do adwentyzmu. Więc rozbito olbrzymi namiot w Armadale. I Prescott się głowił, w jaki sposób przestawić adwentyzm w czasie tej ewangelizacji do tych wszystkich nieadwentystów. No ale oczywiście, wiecie jak to, dzisiaj to by się to kompletnie nie udało, ale jak się pojawi wielki namiot w centrum, w centrum miasteczka, w dzielnicy, to to była sensacja. To była wielka sensacja, cyrk przyjechał, no to trzeba pojechać zobaczyć, prawda, co tam się dzieje. Dzisiaj to nikt tam nie pojedzie do takich namiotów, którzy się tu i ówdzie pokazują, ale wtedy nie było telewizji, nie było telefonów, no więc jak się coś działo, ktoś przyjechał, zobaczymy co to jest. No więc Prescott był pod olbrzymią presją, w jaki sposób przeprowadzić ewangelizację, tak żeby ludzie, którzy byli w tej dzielnicy, w Armada, żeby nie byli obrażeni, żeby jakoś to mogli zaakceptować. No i pre, akurat tak się zdarzyło, że Ellen White była w Melbourne i grupka innych ludzi była w Melbourne w tym samym czasie i zrobili Bible Study, grupę biblijną, żeby się przygotować na te wykłady. No i postanowili razem, że Prescott przedstawi ewangelizację na podstawie księgi Jana, Ewangelii Jana że wezmą Ewangelię Jana i przedstawią cała ewangelizacja, nie będą ruszać profet, profetycznych rzeczy i tak dalej, cała ewangelizacja będzie na temat Ewangelii Jana i znaleźli wszystkie doktryny adwentowe w Ewangelii Jana i to było tak bum, 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 bum jedna po drugiej i tak dalej. Przy okazji, głęboko się zastanawiając nad Ewangelią Jana i Ellen White jest w grupie, Prescott jest w grupie plus paru innych ludzi, Prescott ma przemawiać w Armadale, znajdują takie słowa, że Pan Jezus jest Bogiem. Na początku było słowo, słowo było Boga, Bogiem było słowo. Co to oznacza? Potem w rozdziale 7, 8, 9 Pan Jezus nazywa się I am, ja jestem, jestem, który jestem w rozdziale 8. Tych, tych jestem, I am po angielsku, to jest ich 8 albo 9 i to wszystko pokazuje do Starego Testamentu, gdzie Bóg się nazwał I am i, i zaczyna się Zaczynają się zastanawiać, może myśmy mieli problem, może my, myśmy nie byli na właściwym torze, jeżeli chodzi o boskość Jezusa Chrystusa. I, i w tym momencie za, dochodzą do, do końca księgi Ewangelii Jana i zauważają, że Tomasz klęczy przed Panem Jezusem i mówi: Mój Pan i mój Bóg. I nagle się coś przestawiło. I Prescott wygłosił piękną serię kazań dla. Ludzi w Armadale, dużo ludzi stało się adwentystami, ale centrum był Chrystus. Centrum było to, że On jest Bogiem i jest, jest Bogiem, jest na równorzędnym Bogiem, który jest, to mam Ellen White w Australii, Bogiem, który jest na równi z Bogiem Ojcem i z Bogiem Chrystusem. I On to głosił, dużo ludzi przyszło na... Na tą organizację. I to jest początek adwentyzmu, który zwraca się w kierunku uznania pełnej boskości Chrystusa. Ale coś jeszcze ciekawego się wydarzyło. Otóż w latach 90., gdy Elena przyjechała, postanowiła napisać książkę. Książkę, która do dzisiaj jest niesamowita i bardzo dobrze znana. Jest to książka, która jest pod tytułem, taka gruba, Życie Jezusa. The Desire of Ages Życie Jezusa. I gdy ona pisała tą książkę, to w tej książce użyła takie jedno zdanie. O, co to się stało? To są moje córki. Wszechobecne córki. W tej książce um, napisała takie zdanie. W Chrystusie było życie prawdziwe, niezapożyczone, niedziedziczone. In Christ was life original, unborrowed, underived in English. OK. To oczywiście zdanie wywołało niesamowity szok. Co się stało? To to, że książka manuskrypt tej książki Życia Jezusa poleciał statkiem, statkiem, pojechał do Ameryki. W Ameryce bracia przeczytali. Piękne było, ale zatkało ich, bo zobaczyli, że Ellen White mówi słowa, które są, że Jezus jest Bogiem. Myśmy tego nigdy nie uczyli, że On jest równorzędnym Bogiem. Jak, co to się dzieje tutaj? Jak to? I, i, i wpadli w panikę, co jest grane i wysłali wieści do Ellen White. Czy to naprawdę napisałaś? Czy to ktoś cię zmusił do napisania? Jeden z tych ludzi, Emil Andresen, który był w Ameryce, powiedział, ja w to nie uwierzę, aż zobaczę rękopis. Ellen White wróciła do Ameryki, zamieszkała w Elmshaven Almsha w Kalifornii i Emil Andresen przyszedł do niej do domu poprosił siostrę White: "Ja bym bardzo cię prosił, czy mógłbym zobaczyć twój rękopis, e, twojego, twojej książki, bo chciałbym sprawdzić parę rzeczy, czy przypadkiem nie jest sfałszowane." Ellen White się uśmiechnęła, powiedziała: "Dziękuję, proszę bardzo, wszystko ok, Wchodź tutaj, proszę, tu jest cała tutaj masz tutaj moją bibliotekę, może sobie sprawdzać." On sprawdził wyjął rękopis i faktycznie to zdanie tam było. Skąd się to zdanie wzięło? Okay? Skąd Ellen White? Jak ona, skąd się to zdanie wzięło? Otóż to, to nie jest oryginalne zdanie Ellen White. Ellen White miała olbrzymią bibliotekę e, książek, które prawdopodobnie 90% jej książek były nieadwentowe. I ona miała ulubionych autorów których wykorzystywała w swoim, w, swoim, w swoim pisaniu i my to wiemy, jest to udowodnione, pokazane, którzy autorzy, my znamy imiona tych autorów, którzy, których ona lubiła najbardziej używać. Jednym z takich autorów był John Cummings, który był prezbyteriańskim pastorem, naukowcem biblijnym w, w Szkocji. On był Trinitarzem, to znaczy wierzył w Trójce, był, był człowiekiem, który był całkowicie oddany przeciwko Kościołowi Katolickiemu, był protestantem, prezbiterianinem i on napisał książkę, która nazywała się Sabbath Reading from St. John". John. Oczywiście dla nich Sabbath Reading to jest niedziela, to było, bo protestanci i katolicy nazywają niedzielę Sabbat, więc Sabbath Reading on St. John to było czytanie, czytanki na temat świętego Jana. Oczywiście wiemy, dlaczego Ellen White tą książkę miała, bo oni produkowali akurat ewangelizację z księgi Jana w Armadale w Melbourne. No i w tej książce John Cummings napisał: że W Chrystusie jest troszeczkę inaczej, ale dokładnie prawie tak samo. W Chrystusie było życie prawdziwe, niezapożyczone to jest bardzo ważne niezapożyczone, niedziedziczone. Te trzy słowa są bardzo ważne, bo oznaczają, Pełne, pełną boskość Jezusa Chrystusa. I te słowa zostały zapożyczone przez Ellen White, użyte pod inspiracją, użyte w jej książce, w jej książce Życie Jezusa. Ale żeby nie było wątpliwości na ten temat, to Ellen najpóźniej zaczęła pisać na temat pełnej boskości Jezusa Chrystusa. No i mamy cytat, który został napisany w 1895 roku, gdy ona jest w Australii, tym razem jest w Curranbą. I napisane jest tak. Złożona została kompletna ofiara, albowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, nie dał syna przez stworzenie, jak aniołowie, ani nie dał syna przez adopcję, ale syna zrodzonego w wyrazistym obrazie osoby ojca w całym blasku Jego majestatu i chwały. I popatrz na to, równego Bogu pod względem władzy, godności, boskiej doskonałości, w angielskim jest również autorytetem. Jest ma, ma pod względem, równego Bogu pod względem autorytetu. W nim zamieszkała cieleśnie pełność bóstwa. Więc w tym momencie mamy, mamy powrót do zrozumienia w pismach Helen White i wśród adwentystów, to kim jest Jezus? Jeżeli nie wiemy, kim jest Jezus i nie wiemy, co dla nas uczynił, jeżeli nie jesteśmy pewni tego, że sprawiedliwość Jego nas pokrywa zupełnie, no to nigdy nie będziemy znali łaski Bożej. Nie będziemy wiedzieli, o czym ta łaska jest. Ta łaska była zniszczona, znaczy nie była odrodzona w Adwentyzmie i potem ona wróciła w ten sposób przez. Pracę Ellen White i ludzi, którzy z nią właśnie studiowali Pismo Święte. Więc mamy dwa akcenty: sprawiedliwość Chrystusa od Boga. Dzisiaj się uczyliśmy tego, to jest od Boga sprawiedliwość, równorzędna boskość Chrystusa. I powoli zaczynamy odzyskiwać łaskę Bożą w adwentyzmie. No i tak na koniec, na koniec, dwa trendy, które mamy w współczesnym adwentyzmie. Więc mamy jeden trend w adwentyzmie, jest to adwentyzm zorientowany na łaskę. I, I to znajdujemy w naszych 28 fundamentalnych zasadach wiary. Jest to koncentracja na Chrystusie. Chrystus jest centrum wszystkiego. Chrystus, tak jak na tym obrazku litografii, który widzieliście, Chrystus i to, co On dla nas zrobił, jest centrum absolutnie wszystkiego. Adwentyst, i druga grupa jest adwentyst historyczny, może słyszeliście o tym, pastorzy na pewno o tym słyszeli. Jest to mniejsza grupa, która koncentruje się na posłuszeństwie. Jest, posłuszeństwo. jest to grupa, która pochodzi do tych, od tych małych nauk, których Ellen White nie przyjęła, łagodnaura Jonesa, że musimy dokonać doskonałego zachowania przykazań, aby Pan Jezus przyszedł na tą ziemię. No i w tym momencie to jest perfekcjonistyczny adwentyst, który, który właśnie. Koncentruje się na nas i na naszym posłuszeństwie, a nie na Chrystusie, na tym, kim jest Chrystus. No i od roku, współczesny adwentyzm jest od roku 1950. To są duże historie, które mógłbym tu wam poopowiadać, ale nie chciałbym przeciągać tego wszystkiego. Adwentyzm od roku 1950, bo gdzieś tak jeszcze w latach 40. zeszłego wieku, tu i ówdzie było antytrinitarne kazanie. Ale to się wszystko skończyło w latach 50. Adwentys w pełni popiera pełną boskość Jezusa Chrystusa, i Adwentys po latach 50. odwrócił się znowu: jeżeli, jeżeli my uznamy Jezusa jako centrum naszej um, wiary, że tylko dzięki niemu możemy być zbawieni, że tylko on jest jedynym zbawcą, że my nie mamy nic do zaoferowania, uznajemy ludzką niezdolność do doskonałego zachowywania przykazań. Okay? Bo będziemy o tym rozmawiać jeszcze na, w przyszłej, następnej prezentacji. Więc mamy ten, ten adwentyzm, który, który po prostu jest adwentyzmem biblijnym, który jest adwentyzmem, według mnie, to jest moja opinia, adwentyzmem protestancyjnym, pochodzi od protestantyzmu, adwentyzmem, który, adwentyzmem, który idzie do Biblii. Ok? I w tym momencie od lat 50. główne linie adwentowe odchodzą od perfekcjonizmu. Są ciągle małe grupy. Ja pamiętam, to jest, to jest bardzo ciekawe, bo ja się nie dowiedziałam o perfekcjonizmie, aż gdy zacząłem naukę w Stanach Zjednoczonych. No ja wychowałam się w Polsce i dla nas w Polsce to było najważniejsze zachowanie przykazań, prawda? My zachowujemy przykazania jak najlepiej możemy i Pan Bóg nam dopełni to, co my nie damy rady, ale zawsze człowiek żył z tą niepewnością, czy jesteśmy dobrzy wystarczająco. I to było takie, musimy jak najlepiej się zachowywać. No więc ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to nie wolno było używać nożyczek, nawet bo to była praca. Nie wiem, czy takie coś pamiętacie. W sobotę nie wolno było tego. W sobotę to, no sobota to był najdudniejszy dzień dla mnie jako małego człowieka, młodego chłopaka. No, no, nie było żadnych nic ciekawego do czytania. W piątki wieczorem tylko był wielki bój i życie Jezusa i to było wszystko. I, I telewizji nie było, nie było telefonów, prawda? No na telewizji to już w ogóle, to już był, był na większy grzech. Ja największy, no nie było adwentowej telewizji, ale, ale jak ktoś miał adwentystę, miał telewizję w tamtych czasach, w sobotę, to o, uh, pod ten. No więc myśmy wyrośli jako Polacy w legalizmie, takim czystym, twardym legalizmie. E, nawet ja pamiętam, jak, jak ja byłem dzieckiem, mieliśmy szkołę sobotnią, takie były te e, książeczki, w których zapisywaliśmy obecność i ile dobrych uczynków żeśmy zrobili, prawda? Było coś takiego? Było, było, było. Sprawozdanie. Ile dobrych uczynków? No ja pamiętam, jak myśmy w naszej grupie młodzieżowej w Warszawie się prześcigali. Pamiętacie te rzeczy? Prześcigali. Kto więcej miał uczynków dobrych zrobionych? Prawieśmy pisali te uczynki, żeśmy się ścigali. Kto więcej? Kto więcej? Ja śmieci wyniosłem, tu pomogłem, tu tam pomogłem. No może miałem 20 dobrych uczynków. Dobrze, Pan Bóg się uśmiecha do Ciebie za te 20. A Ty tylko jeden? No jak? No, I w sobotę, w sobota to było takie twarde zachowywanie tej soboty i to było trudne dla dzieci, prawda? To nie było, nie było takie proste. Ale, a, a właśnie, dlatego, dlaczego o tym mówię? Więc myśmy byli tak bardzo legalistycznie nastawieni do zbawienia, ale gdy przyjechałem do Australii, to też nie bardzo się, chociaż była mowa o tym w Avondale, ale wtedy uczyłem się angielskiego. Ja przyjechałem do Australii kompletnie bez angielskiego. Poszedłem na pierwszy rok studiów do Avondale. Zajęło mi to cały rok, żeby się nauczyć, a nie zrozumieć wykłady w ogóle. Więc pracowałem w nocy w fabryce w sanitarium. Ktoś pracował może tutaj z Was? Nie wiem. Ja pracowałem w sanitarium po nocach. Więc nauka mi nie za dobrze szła. Pojechałem do Ameryki w 1996 roku i tam dopiero się dowiedziałem o perfekcjonizmie. W ogóle nigdy nie słyszałem o tym, że coś takiego było, że jest to takie wymaganie od niektórych, Um, i, ale to, była, to był adwentyzm początku XX wieku. To było wymaganie, to co innego, Holy jest co innego. To było wymaganie od adwentystów doskonałego posłuszeństwa przykazaniom, bo jak nie, to Pan Jezus nie przyjdzie. Jeżeli chcecie, żeby Pan Jezus przyszedł, musicie doskonale zachowywać przykazania. I w latach 50., kiedy adwentyzm w końcu przeszedł na naukę, że. Jezus Chrystus jest Bogiem, że Jego sprawiedliwość nas zakrywa, tak jak ja wam pokazałem dzisiaj w kazaniu, całkowicie, że stoimy zakryci Jego, Jego e, sprawiedliwością, odchodzimy powoli od legalizmu. Wtedy zaczynamy pisać 27 fundamentalnych zasad i łaska zaczyna wracać do adwentyzmu. Pierw było 27, teraz mamy 28. Łaska zaczyna wracać do adwentyzmu. Okay. No, i w 1980 roku nasz Kościół, Generalna Konferencja, wydała dokument, który nazywał się Dynamika Zbawienia albo Dimensions of Salvation, i w tym dokumencie, który został dołączony do Adventist Review, jest prawdziwa protestancka nauka o zbawieniu. Coś pięknego. Możecie znaleźć to na internecie. Adventist Review, Dynamics of Salvation. Poczytajcie sobie piękny dokument, niedługi. Zaczyna się od Bożej miłości, kończy się Jak Zbawienie wygląda. Naprawdę doskonałe, świetne czytanie. Niedługo, to jest parę stron. Także Dynamics of Salvation. Zaczyna się od tego, że ludzkość rozpaczliwie potrzebuje Boga Jego łaski, że my jesteśmy zniszczeni. Protestancka nauka to total depravity, zupełne zniszczenie. Ludzkość jest rozpaczliwie potrzebuje Boga Jego łaski. Nawet my, którzy jesteśmy Adventystami, Którzy jesteśmy w tym kościele 56 lat, my też rozpaczliwie potrzebujemy Boga Jego łaski. Że to nigdy się nie, nie przestaje. My do końca naszego życia potrzebujemy Boga Jego łaski e, cały czas. Bóg ma inicjatywę. To nie jest nasza inicjatywa, że my któregoś dnia przychodzimy. Panie Boże, e, to, że my możemy przyjść do Pana Boga, wyciągnąć rękę do niego, to jest Jego łaska, która nam to da. No pomyślcie o tym, co dzisiaj powiedziałam w kazaniu. Adam i Ewa się schowali, prawda? Kto ich szukał? To jest Pan Bóg, który nas szuka cały czas, od początku do końca. Pan Bóg nas szuka. I my tylko odpowiadamy: Dzięki Jego łasce mamy siłę, aby Mu to odpowiedzieć, aby odpowiedzieć: ludzka odpowiedź na łaskę jest tak albo nie. Czy pójdziemy za Panem Bogiem, czy nie pójdziemy za Panem? Jeżeli pójdziemy za Panem Bogiem, to Panem Jezusem mamy nowy status w Chrystusie. Zupełnie nowy status w Chrystusie. Więc to jest, to jest taki zarys, naprawdę to zrobiłem dosłownie, podrapać, um, podrapać tą powierzchnię historii i zostanie wam trochę pod paznokciami. To jest to, co ja dzisiaj przedstawiłem. No, współczesny adwentyzm. Niech już będzie to już prawie koniec tego przemówienia teraz. A, też zaczął padać. Okay. E, niebez, niebezpieczeństwa w adwentyzmie skoncentrowanym na łasce. No i to ludzie boją się tego. Jeżeli przyjmiemy łaskę Bożej za pewnik, no to możemy robić, co chcemy. Nie, nie musimy zachować przykazań. Robimy, co chcemy, nie jest ważne, jak żyjemy, nie jest ważne, co robimy. No i e, ta jestem adwentystą, dobra, Pan Bóg mi wybaczy, Uf, nie ma problemu, bo nieważne nie jak żyję i tak dalej. Tego się dużo ludzi boi. I dlatego mamy problem z przyjęciem łaski Bożej. Okay? Może się tak zdarzyć, ale nie musi. Niebezpieczeństwo w historycznym adwentyzmie, który, który jest tym adwentyzmem, który namawia do doskonałego posłuszeństwa, jest to lekceważenie łaski Bożej. Niezrozumienie głębokości grzechu, że grzech to jest więcej niż tylko nieposłuszeństwo przykazaniami, przykazaniom Bożym, ale grzech to jest coś, z czym my się rodzimy. My przed Bogiem rodzimy się grześni i potrzebujemy od samego, od samego rodzenia, potrzebujemy Jego łaski od samego początku. No, ci, co wierzą, że możemy doskonale zachować przykazania, lekceważą trochę znaczenie grzechu. Więc zbawienie jest skoncentrowane na człowieku. Więc mamy wybór. Albo skoncentrujemy zbawienie na Jezusie i na tym, co On zrobił dla nas na krzyżu, albo skoncentrujemy na naszym zachowaniu. Jaki jest wasz wybór? Będziemy patrzeć na Jezusa i to, co On nas zrobił, a będziemy patrzeć na siebie i to, co my robimy. Macie przed sobą dzisiaj ten wybór. Pytanie do dyskusji. Jak my, Adwentyści Dnia Siódmego, możemy uniknąć skrajności taniej łaski albo lekceważenia łaski Bożej? Jak możemy uniknąć? Jak możemy znaleźć tę środkową drogę, żeby nie było tej skrajności? Dobra? Pogadajcie sobie o tym przez chwilkę. mamy robić krótką przerwę, czy idziemy dalej do sobie skończyć? Może minutę, żeby ludzie mogli. Słuchajcie, może minutka przerwy, żeby ktoś potrzebował wyjść, albo coś i skończymy to. Następny wykład już będzie taki, by wszystko razem zobaczymy, jak to wszystko pasuje. Dobrze? Dobrze.